Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 16 grudnia i rozpoczynamy 16 oraz 17 vlogmas. Ja wstałam dzisiaj o godzinie 11, miałam ustawiony budzik na 9 i wstałam o 11, ale i tak z wszystkim się wyrobiłam, dlatego że musiałam wstać i nagrać jedną współpracę, zjadłam sobie śniadanie, ogarnęłam się i teraz za 20 minut jakoś wychodzimy, moi drodzy, na paznokcie, dokładnie tak przyszedł czas, żeby w końcu zdjąć te starocie, które mam już chyba ponad miesiąc, także przyszedł na nie czas i już są połamane, odpadające, starte i w ogóle wszystko, także tak się cieszę, że robię. I na początku chciałam zrobić czarne, stwierdziłam, że są świetne, więc nie można robić czarnych paznokci w święta. Znaczy można oczywiście, ale stwierdziłam, że czarne to będą następne, jakie zrobię, a teraz sobie zrobię jakieś świąteczne, coś tam znalazłam, także myślę, że będą fajne. Także wychodzimy i dzisiaj nagrywamy bardzo fajnego vlogmasa, ale to jak wrócę z paznokci. Wy już po tytule i pewnie po miniaturce oczywiście wiecie, co to jest za vlogmas. I widzimy się, jak wrócę z paznokci, wtedy wam troszkę więcej na ten temat opowiem. Tymczasem lecimy. Dzień dobry, moi drodzy, właśnie dosłownie 5 minut temu wróciłam do domu z paznokci, proszę bardzo. Co prawda nie zrobiłam takich, jak chciałam, z racji, że pani by nie zdążyła po prostu zrobić. Później chciałam czarne i pani powiedziała też, że one długo schną, czy coś takiego. No nie wiem, o co chodziło, ale zrobiłyśmy jakby takie białe, tylko że to nie są zwykłe białe. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale one są takie jakby mleczne. I na górze mają taki brokat. No oczywiście moja kamera nie współpracuje. A teraz, moi drodzy, będę sobie jadła pierogi z kapustą i grzybami z Biedronki, bo miałam straszną ochotę, dodatkowo do tego kupiłam sobie barszcz. Oprócz tego, moi drodzy, kupiłam na dzisiejszy odcinek grzańca, jedną butelkę. I moi drodzy, drugą butelkę, bo były dwa smaki, nie mogłam się zdecydować, które, więc wzięłam po prostu obydwa, gorący karmel i red hot chili. Dodatkowo do tego, o proszę bardzo, jeszcze kupiłam pierniczki, zaraz to schowam do jakiejś tory materiałowej. I jeszcze mam, słuchajcie, pomarańcze właśnie, żeby też wrzucić do tego grzańca, bo to daje taki fajny aromat. Nie mogłam znaleźć goździków, nie wiem, czy były wszystkie wyprzedane, czy w tym sklepie po prostu, w którym ja byłam, nie było, ale wezmę goździki z domu. Dobra, nie mamy jednak więcej goździków, a to dziwne, bo... Także będzie po prostu z samymi pomarańczami. Proszę bardzo, to jest mój dzisiejszy posiłek. Także robimy sobie teraz wigilijną kolację, taką pseudo, powiedzmy. Ogonka, o mój Boże. Dzień dobry, moi drodzy, witamy was w sekcji z pytaniami tabu oraz grzańcem. Dzisiaj ze mną jest Lena oraz Wika. Hej! Są to dziewczyny z moich studiów, jesteśmy na tym samym kierunku. O co będzie chodzić w tym odcinku? Mam na telefonie przygotowane różne pytania tabu. Nagrywałam już podobne odcinki, tylko że z shotami, kiedy jak nie chciałam odpowiedzieć na jakieś pytania, piłam shota, ale tym razem za kamerą jest jeszcze Anastazja, która tutaj strasznie nie może się powstrzymać ze śmiechu, także przywitaj się, Anastazja. Witam, witam. I odpowiadamy sobie normalnie, pijemy grzańca i tak dalej, żeby było bardziej świątecznie, ale jeżeli nie będziemy chciały odpowiedzieć na jakieś pytanie, to pijemy tego grzańca trochę więcej. Dużo filmików na YouTubie, między innymi Oliwka, z którą ostatnio nagrywałam też Fuck, Mary, Kill, zapraszam na ten odcinek, jeżeli nie widzieliście, też coś takiego nagrywała, też inni YouTuberzy tacy nagrywali, tutaj wam wrzucam również różne filmiki, które są już na YouTubie. I my dzisiaj też podejmiemy się takiego challenge'u, wyciągnę z dziewczyn to co się da, najwięcej jak się da. I co? I myślę, że możemy zaczynać. Coś macie jeszcze do pytania przed startem? Zanim się z nie lubimy? Będzie ciekawe. Dobra, także mamy tutaj grzańce, możemy sobie jeszcze wziąć łyczka. Są to grzańce, grzaniec galicyjski. Zdrówko, zdrówko, zdrówko. Pierwsze pytanie, uwaga, uwaga. Jak wyglądał twój pierwszy pocałunek? Możemy odpowiadać po kolei. Zaczynam od Leny. A ja sobie muszę przypomnieć. Ja mam, to mogę powiedzieć. No dobra. No to było na imprezie. Nie wiem, to było w wieku, nie wiem, około... Chyba miałam 14 lat jakoś. Z moją przyjaciółką poszłam na imprezę do jej chłopaka. No ja był tam jeszcze drugi chłopak, jego przyjaciel. No i tak jakoś wyszło. Się skończyło, jak skończyło. Dokładnie. No ja też na imprezie. Bo to mój kolega po prostu. Ja też na imprezie. Nie wiem, ja chyba miałam 16 lat i graliśmy w takie karty, że trzeba było zastać i dać kolejnej osobie i osoby sobie zastawały. I ten, kto zepsuł, ten się całował. Słuchaj, specjalnie dostawiłaś. Tak, specjalnie. Tyle.
Następne pytanie. Czy kiedyś flirtowałaś z chłopakiem w związku? Nie. Nie wydaje mi się. Ja też nie pamiętam tej sytuacji. Nie, znaczy... wydaje mi się, że nie, chyba że ja czegoś nie wiedziałam. No, to nie tak, jest no. W związku, ale... No, też mi się wydaje, że nie. A jak coś, to na pewno nieumyślnie. No. Żadne filtrowanie. Czy pokazywanie nagości w internecie jest okej? Okay? Jakie nagości? No właśnie. W stroju kąpielowym? To jest nagość? No, w stroju... Nie, nie, załóżmy, że całkiem nie. Nie całkiem nie, ale na przykład w bieliźnie albo w stroju kąpielowym. No sama mam takie zdjęcia, więc uważam, że nie. Ja też mam takie zdjęcia. No ja nie mam. Ale to jest normalne. Ja na pewno kiedyś dodawałam jakieś takie. Dla mnie to jest całkiem normalne. To jest w miarę taka codzienna sytuacja, kiedy na przykład jesteśmy na wakacjach i no to wiadomo, cały czas pracy się chodzi ja w stroju kąpielowym. Ja w ogóle nie rozumiem różnicy między bielizną a strojem kąpielowym, no, jak ktoś dodaje. W sensie czasem jest bielizna jakaś odważniejsza, ale i tak czasem strój więcej odsłania. No. Wtedy normalne na plaży, na basenie. Tak. A w bieliźnie już takie... Mi się na przykład podobają w zimę. Jak dziewczyny noszą buty takie zimowe, no, tak? Na przykład. No. I strój kąpielowy, a idą sobie w śniegu. Tak. Mieszkamy jeszcze tutaj włosy na tyłu. Jest? Mhm. Dziękujemy naszej asystentce. Coś nie popijasz tego grzańca. Tampony, podpaski czy kubek menstruacyjny? Ja kubek menstruacyjny. Tak? No, ja używam. Tak? Tak. Uy, i ja nigdy nie Zaczęłam go używać, nie wiem, tak z rok temu. Mama mi kupiła i po prostu zaczęłam to używać, bo mnie ogólnie w domu to tylko podpaski. Moja mama i moja siostra używają. Ja zawsze kupowałam te tampony, ale jednak ten kubeczek to jest fajna sprawa, bo na dłużej starcza niż nawet tampon. Ja chyba bardziej tampony, ale to też zależy. No ja w sumie tylko tampony. Kiedyś używałam podpasek, nie mogłam się przekonać, ale od kiedy się przekonałam, to 100 razy wygodniejsze. Ja też na początku same podpaski. No. A wy na noc jakoś zakładacie podpaski, czy... Tampon i podpaska. Też, podpaska. To ja sama podpaska. Wylosuj takie. Dobra, to ja teraz zrobimy takie losowanie. Czy przelizałabyś się z kimś, kto ci się bardzo spodobał, ale widzisz go pierwszy raz? Jeżeli byłabym wolna i... Tak, a właśnie musimy tutaj zaznaczyć, że Elena jest w związku, my dwie jesteśmy singielkami. Jeżeli miałabym chłopaka, to myślę, że jeżeli bardzo by się ktoś spodobał. Możliwe. Wolę poznać i dopiero jak mi się tak spodoba, jak mi się spodoba. No ale były też takie sytuacje, że byłam na imprezie, no i no przewidziałam się z chłopakiem. No i oczywiście też mi się podobał. Ja nie wiem, ciężko powiedzieć, to zależy co to znaczy, czy mi się właśnie spodoba, bo może się spodobać tak, że właśnie coś kontynuować, a może spodobać, że po prostu z wyglądu, że spoko i tak dalej. Były takie sytuacje. No co no, jesteś młoda. No. Czy miałyście już swój pierwszy raz? Tak. Ale musisz trzy duże wyjść. Ogólnie Wika wczoraj była na imprezce. To może teraz ty wylosuj. Ile miałaś lat, jak pierwszy raz się upiłaś? To było wtedy na tej imprezie, podczas koleżanka. Czyli 14. Okej. Okay. Ja miałam... No ja miałam jakoś między 15 a 16. Ja byłam chyba chwilę przed 16 urodzinami. No ja też 15. Teraz tyle nalosujesz. O, wyszłam. Czy podobała ci się kiedyś osoba w związku? Że miałaś taką myśl, że mogłabyś być z tą osobą w związku, a tak mniej więcej to rozumiemy? No to tak. A, że byłoby. Ale nie, że, nie, że zarywałam. Czy... Okay, nie, nie, okay. Nie chodzi o to, że zarywałam czy próbowałam odbić, tylko że no. Po prostu miałam takie, że no podobała mi się, bo na przykład lubiliśmy się wcześniej, albo mieliśmy jakiś dobry kontakt, a on później się strzelił z jakąś inną osobą i miałam takie, że okej, okay, no. To spoko. Ja chyba tak nie miałam. Ja też nie miałam takiej sytuacji. Okej. Okay. Ja mam chyba do was dobre pytanie tam, bo tak mi się wydaje. No, słuchamy. Tak? Tak. Czy mogłybyście być w związku z byłym swojej osoby, którą znacie? W sensie, to nie musi być przyjaciółka, koleżanka, osoba, która jest dla was jakoś tam bliższa niż takie hej, hej, nie? Chyba nie. Nawet jakby się ktoś bardzo... No miałam takie sytuacje, że na przykład ktoś mi się podobał i na przykład on był kiedyś chłopakiem mojej przyjaciółki, ale się rozstali i on ta osoba dalej mi się, w sensie podobała mi się, zaczęła, bo mi się podobała. Była wcześniej i miałam takie, że no, że fajnie było, ale to właśnie miałam, że nie zeszliśmy się, a nic z tego nie wyszło właśnie przez to, że jakby, no to było nie okej po prostu moim zdaniem. Nawet jakby chyba ktoś cię zapewniał, że to jest okej. No. Jakby nawet ta twoja koleżanka, przyjaciółka, że to nie okej. Okay, to nie, to nie jest okej. Okay. Oho! Znowu inna odpowiedź. Jeżeli to by była moja przyjaciółka, nie zrobiłabym tego. Jeżeli to by była moja koleżanka, znajoma, ten vibe byśmy złapali albo coś, no to nie, no to, znaczy, no to tak. Czy paliście papierosy? No, odpowiadamy. Nie. Wszyscy wiedzą. Głośniej. Trzy duże łyki. Tak. Okej. Okay. Ale elektryki.
okej. Okay. Wiktorio, mi też się zdarzy zapalić. Zdarzy się. Czy całowałaś się kiedyś z dziewczyną? Nie. Nie? Tak. Ja też. Szybkie, to ma być tak, nie. Wybaczyłabyś zdradę. Nie. 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 Nie wolno tak robić. Nie róbmy tak. Miałaś kiedyś taką sytuację na imprezie w pociągu tramwaju, że ktoś się do ciebie dobierał? Na imprezie. W sensie, tak, w klubach często tak było. No. Ale Wiktoria na szczęście jest. A, no tak. Jak my idziemy na kluby, to jestem taką mamuśką. W klubach to tak typowo. Chłopak tak, trochę za daleko wkładał ręce. To nie było jakiś random. Tak, coś mi powiedział? Nie, no po prostu wstałam i poszłam sobie. Wstaję, wychodzę. Z iloma osobami się całowałyście? Odpalę moją miejsce. Nie, no nie mam takiej listy. Masz tego miejsce. Widełki. A tak na oko. Widełki? 10 max. To ja mogę powiedzieć, że ja 8. Relax, I just wanted to get some picture. Kiedy dostałaś pierwszy okres? W trzeciej gimnazjum. Szósta klasa podstawówki? W szóstej klasie podstawówki? A ja w piątej. No. Wcześniej? No. Ja w wakacje pomiędzy drugą a trzecią gimnazjum. Szybciej u mnie się skończy. Będę pauza. Mam pytanie, czy byłyście kiedyś w... Friends with Benefits? Dokładnie. Nie byłyśmy. Napijecie się wszystkie, tak mi się wydaje. Nie mam żadnych. Okej. Okay. Chyba, że będziecie miały bardzo dobre wytłumaczenie. Ale moje pytanie brzmi, z naszej grupy, wiecie której, tej naszej, kogo lubicie najmniej? Ja najbardziej nie lubię Leny. O. Ja Wiktorii, ale domyślcie się. Dawaj. Czy macie jakieś zabawki erotyczne? Nie. Nie. Dostałam na 18. Ale w sumie też dostałam od mamy. Żartujesz w tym momencie. No ale nie wzięłam i zabrałam. Ulubiona pozycja. Ale ostre. Patrz ile mam, a ile ty. To nie byłoby te... To w ogóle nie ma... Ja... No. Kolejne pytanie. Jaka jest wasza najgorsza wada? Jestem uparta. Strasznie. Uparta, że jeżeli coś ten, to tak, do końca. Tak ma być. Ja jestem niecierpliwa strasznie, że w sensie... Nie no, jak ktoś mi da jakąś informację, że na przykład dobra, widzimy się na przykład za miesiąc na jakieś spotkanie i tak dalej, to spokojnie będę sobie przyczekać i tak dalej. Ale jak na przykład nie dostanę jakiejś informacji czy coś w tym stylu, to po prostu strasznie mnie to niecierpli. I trochę też lenistwo. Ty leniwa? No, trochę jestem. Ty? Ty. Nie wierzę. Mów. No, filozofite bardzo. Nie, no trochę jestem leniwa. Jak na to ile mam czasu, to mogłabym robić więcej. Nie uwierzę ci to. Mówisz pogadać z moją mamą. No tak ciężko znaleźć tą jedną. Ja mam coś takiego, że jeżeli na coś mi zależy, to ja się cały czas o to martwię. Jakby sobie... Cały czas się... O! Bo to u mnie idzie w skrajność. Albo bardzo się przejmuję. Albo masz... Albo mam jebane i właśnie nie umiem znaleźć tego złotego środka. Ja jeszcze mam tak, że jestem bardzo mało pewna siebie. Że w sensie jak już poznam kogoś, to jest okej, okay, ale no ogólnie to i na przykład jak na przykład mam jakiś event albo coś w stylu, to nie poszłabym na jakiś event sama, a jak idę na przykład z kimś, kto też jest mało pewny siebie, to jest na taka, wiecie. I w ogóle. Na przykład ostatnio byłam na evencie i byłam z kolegą, który jest bardzo pewny siebie i przez to, że on jest pewny siebie, to od razu mnie wyciągał i ja też byłam pewna siebie. Ej, ale zauważyłam to u ciebie. Tak na przestrzeni czasu, że no, bo ty Lena byłaś cały czas taka wygadana. Ty właściwie w sumie też, tak na przerwach czy coś, ale ty na początku byłaś taka, nie odezwę się w sumie, albo jestem taka... Taka, no taka neutralna, nie, ale jak już coraz bardziej, coraz więcej, to idzie do przodu. Mam jedną cechę, której z ciebie nie lubię. Nie umiem powiedzieć czegoś publicznie. Wiem, że dobrze powiem i ten, to ja tego nie powiem. Dobra, jaką część ciała lubicie w sobie najbardziej? Nie wiem, czy to tak tabu do końca, ale tak jest. Nie, spoko pytanie. Dwie nogi, bo mam długie. Gdyby tylko w sklepach były dłuższe spodnie. To by było super. I dłonie też mam spoko. Ja bardzo lubię w sobie swoje oczy i... pupę. Ja lubię... tył, w sensie plecy i ręce. Bo na przykład jak mam takie zdjęcia, że jestem tyłem i mam jakiś taki top, to lubię swoje plecy, bo przez to, że ćwiczę rurkę, to są takie dość umięśnione. No, no. I ręce też lubię przez to, że są takie fajne umięśnione i wiecie, nie mam tutaj na przykład jakichś takich wisielących rzeczy czy coś w tym stylu. Dobra, dalej? Tak. No. To mam do was coś takiego, żebyście wymieniły trzy cechy sobie nawzajem. Pytanie, czy chcecie te najgorsze, pozytywne, czy negatywne? Tak, pozytywne, czy negatywne, no. Tak. A ogólnie, no. No to nazwijcie siebie trzema słowami, no. Dobra, to ja zacznę od Leny, w takim razie ja mogę zacząć. No, ja się błagam, bo ty dzisiaj...
Czym to do mnie jest? Nieprawda! Pierwsze, ja lubię strasznie w Lenie to, że ona jest taka, jest strasznie śmieszna. Że w sensie ja mam tak, że jak... takie słoneczko, nie? No, dosłownie! To, że jak coś mówisz, nawet jak jest jakaś taka nieśmieszna historia, bo coś w tym stylu, to jak Lena to opowiada, to to się staje śmieszne po prostu, naprawdę. Przez to, że jak ty się uśmiechasz w ogóle, to od razu takie, no takie słońce dosłownie. Taką mega pozytywną osobą, taką pełną energii i w ogóle. I bardzo lubię to, że ze mną wychodzisz, jak do ciebie piszę, to zawsze masz czas. No właśnie, dla mnie to jest fajne, że jak ona powie, że będzie, to będzie. No właśnie. Jesteś taka zaparta, że... masz rację, że zawsze musisz mieć rację, zawsze musisz mieć rację. Na przystanek, na przystanek, tak. Przyszliśmy na przystanek, ja mówię, że tam jest ten przystanek i że tam możemy jechać. A ona mówi, nie, coś tam, nie, tutaj musi... jeszcze... Erika, ten autobus nie przyjechał, Jezu. To w sumie zgadza się z tym, co ty powiedziałeś, czyli że najgorszą tym sobie jest bycie upartym. Erika, ale się cię przyjechał tam, ale nie ma być, nie, nie, bo to byś musiał przyjechać tego. Nie, ale ja chcę wzroki, nie, ale Izabia nie ma racji. Nie, ona teraz tak... Ja nie widzę żadnej dobrej. Muszę to był nasz ostatni filmik. Dla mnie pozytywna cecha, że Wiktoria jest totalnie taką imprezową duszą. I ona jest taka, z każdym po prostu gdzieś potrafi wyjść, dogadać się i załapać temat, także porozmawiać sobie. Gdzieś taka otwarta na ludzi strasznie i żeby się bawić, to się w tym podoba. Tak, ja też właśnie lubię być za to, że nieważne jak jest dzień tygodnia czy coś, to ona po prostu wyjdzie. Ej, teraz miała za taką imprezową duszą. Nie, mamo, ja nie imprezuję tyle. To mi się wydaje, ja mogę powiedzieć, to mi się wydaje, że to tak jest nieświadome, ale bardzo często mam takie coś, na przykład jak coś mówię, albo na przykład ktoś inny coś mówi. Przerwam. Nawet nie, że, no trochę, to może też trochę, ale że właśnie przez to, że masz mimikę twarzy taką, to czasem mam wrażenie, że po prostu ty jesteś na mnie p***ona. Zastanawiam, czy ja mówię coś okej, czy nie, bo no. Kamera mi... Tak. Ale to właśnie rozumiem, to nie jest takie świadome zawsze. Nie, to nie jest świadome. Właśnie. Dobra, teraz ja. Ja ogólnie na samym początku myślałam, że będziesz taka, no taka, no nie. Rozczarowująca. No nie, no taka zwykła taka, nie? I, ale jestem niezwykła. Niezwykła, tak. I pełna życia. Ale nie, chodzi mi o to, że jesteś taka miła. Mnie naprawdę, mnie najbardziej w tobie to urzekło, że jesteś taka, zawsze doradzisz, masz taką energię pozytywną, taki vibe, taki, okay. Że jesteś bardzo miła. Właśnie jak my czasem rozmawiamy gdzieś tam w grupce i ktoś jakiś temat zacznie, jesteś tą osobą, która chce go rozwinąć. Mm. I zawsze jakby jesteś taka, że chcesz pokazać swoje zainteresowanie, jakby, okay. No, jakimś tematem, że jak ktoś coś zacznie, to nie jesteś taka, że o, dobra, okej. Okay. Powiedział. Tylko jesteś taka, że ciągniesz dalej temat, że o, jak super, powiedz mi coś jeszcze, albo powiesz jakieś swoje doświadczenia i to jest takie fajne, że lubisz słuchać, wysłuchać kogoś. Negatywna, słucham. Jesteś tutaj na rzeźni mojej pani, mnie obronią jakby co. Ej, no powiedzcie to, co wam pierwsze przychodzi do głowy. Ja się nie obrażam. Ej, ale nawet jakbym miała powiedzieć, nie wiem. Mi się wydaje, że ty jesteś jakby z jednej strony mega kochana i taka mega właśnie wspierająca i tak dalej. Nie wiem, czy to po prostu przez jakiś taki dzień czy humor czy coś, jesteś taka wyłączona czasem. No. Przy nas. No, to prawda. Ogólnie przy ludziach jesteś taka wyłączona. Taka przygaszona. W sensie, jak już zauważysz, że ktoś zauważa to, ty masz i od razu zaczynasz, to nie? Ale masz takie coś czasem i to nie jest nic negatywnego, bo chyba każdy tak ma. Okay. Czasem jesteś taka włączona. No, ja się z tym zgadzam. Taka, że się w swoim świecie tak zabierasz, tak. No ja się z tym zgodzę. Niby jesteś i tak stoisz, niby słuchasz, ale... A ja się z tym zgodzę. To jest wtedy, kiedy jak wstanę złą nogą po prostu. Ale wiesz co? No? Jest jedna taka rzecz, że najczęściej jako pierwszą na uczelni widziałam ciebie zazwyczaj, że zazwyczaj ciebie pierwszą spotykam. I ty zawsze mnie pytasz, jak tam? Zawsze mi to pytanie zadajesz i ja zawsze takie... Dobra, kogo z obecnych chciałbyś zobaczyć nago? Każdą. Czekaj. Ja mam tak, że ja ogólnie nie mam, jak mam jakieś przyjaciółki albo koleżanki, to nie mam czegoś takiego, że się wstydzę na gości czy coś w tym stylu. Normalnie na przykład sikamy albo kąpiemy się razem, więc to jest dla mnie normalne. Ja chyba nie chcę aż tego zobaczyć. O, ja bym chciała zobaczyć. Skali od 1 do 10, jak bardzo hot jesteś. Mamy o sobie mówić? W sensie o ty o sobie, ty o sobie i to. Jestem pewna siebie, dobra? Dałabym sobie 8,5. Ja 7. Ja mam taki... Totalny baby face. Ja mam 6. 6? Ja myślałam, że chcę 9. Ja też bym dała tobie 9. Też bym dała, no. Aj, dziewczyny. Okej, i najmocniejsze pytanie na koniec. Jaki jest wasz fetysz? Ja to, piję. To było tylko... Ja też piję. Ja piję. Ja to już do końca piję, zeruję. I wy też w zasadzie. Kończymy filmik. Zeruję do końca.
Moi drodzy, dziękujemy wam za ten piękny filmik, który będę montować chyba 10 godzin ze względu na ilość materiałów, które posiadamy. Dajcie znać, czy chcecie w przyszłości więcej filmików z Leną, z Wiktorem i może jeszcze z Anastazją, która jest za kamerą, która dyktowała nam pytania i się z nas śmiała przez cały czas. Także co, wbijajcie oczywiście na Instagramie dziewczyn i widzimy się w dalszej części Vlogmasa. Okej, moi drodzy, przyszedł czas na otwarcie kalendarzy adwentowych. Muszę mówić generalnie trochę ciszej, bo część osób w moim domu już śpi, także jest dość późno. Okej, nie wiem co się stało, ale wyłączyła mi się kamera, ale w Kielsie mieliśmy serum i krem do rąk. Właśnie sobie nałożyłam ten krem i powiem, że on jest bardzo tłusty, ale on jest właśnie do skóry suchej. Idziemy do The Body Shopu. 16 mamy tutaj i jest coś ciężkiego, okej, coś w kostce. Mydło do mycia twarzy i ciała. Bardzo ładnie pachnie, jest na bazie mleka migdałowego. Dobra, i mamy tutaj żel pod prysznic o zapachu grejpfruta. Bardzo lubię grejpfrutowe kosmetyki, a ten pachnie przepięknie, tak właśnie cytrusowo. Ja lubię cytrusowe kosmetyki. Nice. Teraz lecimy oczywiście z biżuterią i pewnie jak zwykle wszystko nam się przesunęło. W 17 okienku mamy kolczyki, takie z taką jakby kropeczką. Postaram się wam to pokazać, ale nie wiem, czy złapię ostrość. O! Widzicie? Z taką jakby kuleczką, kolczyki. A w 16 mamy oto to taką bransoletkę. O, czy ona jest na gumce w ogóle? Bardzo ładna. Troszkę mi tutaj wodzi to wszystko, ten jeden malutki niebieski kamyczek, który jest, ale generalnie bardzo ładna bransoletka. Czas na herbatki. 16 i mamy dzisiaj Organic Herbal Tea. Mamy jakąś zimową, jakąś owocową, bardzo fajnie. Teraz lecimy z szopami. Uwaga. 16. Znowu ten brzoskwiniowy likier. No nie, znaczy on jest dobry, więc fajnie, ale myślałam, że będzie tutaj więcej różnorodności, a najwidoczniej im najmniej się sprzedawał ten brzoskwiniowy, więc go tutaj pełno wcisnęli. Truskawkowa kolada, ale będę miała alkoholu po prostu. I tutaj mamy znowu tą wersję taką świąteczną w tym kalendarzu. I jeszcze 16. Mamy ananasowy. Dobra, to chluśniemy sobie tego ananasowego, jeżeli dam radę odkręcić, bo kremowałam ręce, więc to tak... Nie uda mi się tego otworzyć, mam za bardzo śliskie ręce, także bardzo mi przykro. Jutro sobie go wypiję po prostu, albo pójdę zaraz umyć ręce. Mamy kamienie i tutaj mamy jakąś taką kuleczkę. Jinksha Stone, przynajmniej tak najbardziej wygląda. I tutaj mamy, czy to jest kamień górski? Albo jest to różowy kwarc, albo kamień górski. Okej, jeśli chodzi o kadzidełka, to mamy jakiś taki fioletowy. I takiego koloru jeszcze nie było i jest to zapach waniliowy. Teraz czas na Kindera, 16. I mamy tutaj Kinder Maxi. Nie, tego jeszcze nie było. Ja nawet nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Nazywa się to Trąki. Ja nigdy w ogóle tego nie jadłam i jest to od Ferreo, czyli to jest wkład tego jakby nadzienia Ferreo i dookoła jest taki jakby wafelek jak od Duplo. Dość ciekawe. Zobaczymy, będę testować. Teraz czas na Milkę. Mamy trąbkę. Trąba bomba. I mamy domek, także zaraz sobie to zjem. I jeszcze oczywiście Haribo, ponownie tą wersję Merry Christmas, malutkie żelki. I tutaj mamy takie klasyczne, tak, klasyczne mini Haribo. Teraz lecimy od razu z prezentem mojej mamy, bo mam mało procent baterii bardzo w kamerze, a wszystkie moje baterie są nienaładowane, z racji, że wykorzystałyśmy je z dziewczynami, jak nagrywałyśmy filmiki. Kurde, ale co otworzyłam beznadziejnie. What the fuck? Co to jest? Karteczka oczywiście tradycyjnie. Mapa marzeń. Okej, oczywiście dam wam, żebyście mogli sobie przeczytać tradycyjnie opis. Gdzie ja to postawię albo powieszę? To jest dobre pytanie. Okej, czyli dostałam tutaj od mamy ramkę, żebym mogła wykonać swoją mapę marzeń. Mapa marzeń to jest coś takiego, że wkładamy tutaj różne zdjęcia, notatki, zapiski, jakieś wycinki i tak dalej, żeby po prostu zrobić tutaj coś, co jest jakby do czego dążymy, co jest naszym celem, co jest dla nas ważne, że po tym jak się zgubimy w pewnym momencie naszego życia. No i kamera padła, ale nie szkodzi, z racji, że mam oczywiście jeszcze telefon. No i taka mapa marzeń właśnie jest po to, że jak się zgubimy w pewnym momencie naszego życia, to żeby sobie na nią popatrzeć i przypomnieć sobie, do czego dążymy, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajna sprawa, ja na pewno sobie ją zrobię i gdzieś sobie w jakimś miejscu w pokoju powieszę albo postawię, nie wiem, ogólnie, bo ja nie mam nic na takie rzeczy, także
zobaczymy. Okej, moi drodzy, a więc to tyle, jeśli chodzi o tego vlogmasa. Jak widzicie, on był bardziej w takiej formie statycznej, mało tutaj stricte powlogowałam, ale i tak wyszedł dość długi filmik, bo naprawdę bardzo się rozgadałyśmy z dziewczynami. Później już nawet nie patrzyłyśmy, czy pytania, które sobie nawzajem zadajemy, czy one są w ogóle pytaniami tabu, czy nie, ale myślę, że i tak wyszła taka spoko rozmowa. My się też dużo lepiej poznałyśmy z dziewczynami, wiadomo, bo jednak znamy się no, od października, więc to jest bardzo krótki okres czasu, ale naprawdę dziewczyny są bardzo pozytywne i mam nadzieję, że je również przyjemnie przyjmiecie. I co, ja już się z Wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie, pa pa!